Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek jest w pewnym sensie hybrydą. Połączymy dwa tematy, recenzję produktu, czyli konkretnie chodzi o szlifierkę kątową Bosch Professional GWS17125CIE. Jest to szlifierka, która będzie wykorzystana w dzisiejszym filmie i o niej opowiem za chwilę. A drugi temat, który chcę dzisiaj poruszyć i Wam pokazać, jest to temat bardzo wyczekiwany przez Was i bardzo cieszący się dużym zainteresowaniem, a konkretnie chodzi o szlifowanie spoin pachwinowych. Jeżeli chodzi o szlifowanie spoin pachwinowych, bardzo mam dużo pytań od Was. Bardzo często zadajecie te pytania, w jaki sposób szlifować pachwiny, w jaki sposób wyprowadzać te powierzchnie, w jaki sposób ja uzyskuję takie efekty, które Wy obserwujecie na filmach, na zdjęciach. I w tym miejscu chciałbym również na początku filmu zaprosić Was na Instagrama, Facebooka oraz giełdę stalowych. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Ja już nie będę przedłużał, przechodzę do przygotowania materiału na dzisiejszy film, a o samej szlifierce w tym właśnie czasie Wam opowiem. Szlifierka kątowa, którą Wam dziś prezentuję, to model GWS17125CIE Professional. Moc tego narzędzia to 1700 W. Szlifierkę użytkuję na stalowym warsztacie już od jakiegoś czasu. Wykorzystana była do różnych prac. Z moich obserwacji wynika, że dużym wyzwaniem dla szlifierek jest praca ze ściernicami typu fibrodysk oraz papier ścierny. Ta tym zadaniom sprostała bez najmniejszego problemu. Z uwagi na to, że szlifierka wyposażona jest w regulację obrotów, mamy możliwość stosować dysk szlifierski na rzep plus papier ścierny. Ta technika szlifowania wymaga pracy na niskich zakresach prędkości obrotowej. Mimo to szlifierce nie brakuje mocy. Prędkość obrotową regulujemy w sposób płynny w zakresie od 2800 do 11500 obrotów na minutę. Bardzo ważnym parametrem jest waga i wielkość urządzenia. Masa to 2-4 kg, a długość 311 mm. Myślę, że na urządzenie o tej mocy to dobry wynik. Urządzenie wyposażone jest w kilka systemów. Jednym z nich jest system Kickback Control, który czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Elektronarzędzie ma tak zwany miękki start, redukcję poziomu drgań, czy na przykład zabezpieczenie przed ponownym, niekontrolowanym uruchomieniem. Bezkluczykowa regulacja osłony to już dziś raczej standard, ale też o tym wspomnieć należy. Spoinę pachwinową mamy wyspawaną, a więc rekwizyt nasz jest gotowy do dalszej pracy. Przed spawaniem fragment metalu oczyściłem z korozji i z zędry taką tarczą. Bardzo fajnie tarcza się sprawdza, bardzo fajnie się spisuje. Myślę, że do takich celów właśnie jest idealna i jest przeznaczona. Druga tarcza, którą w tej chwili już zaczynamy pracę z tą spoiną, jest to zwykła tarcza ścierna, taka korundowa. Natomiast jest to tarcza o grubości 3,0. Jest to grubość 3,0 i średnica 125. Są tarcze grubsze, natomiast wydaje mi się, że ta o średnicy 3,0, ewentualnie 3,2
jest to rozmiar najbardziej optymalny do wyszlifowania takich spoin. Oczywiście tą tarczą pracujemy zgrubnie. Nie staramy się wykańczać spoiny na zero, tylko pracujemy zgrubnie, zostawiając minimalny naddatek na obróbkę dalszą. Bardzo ważne jest, żeby my tą tarczą nie narobili dołków w okolicy. Oczywiście może się zdarzyć, że gdzieś tam delikatnie wyjedziemy tą tarczą i dotkniemy materiału. To wszystko będzie jeszcze do zniwelowania w późniejszym etapie prac. Natomiast jak najmniej róbmy tych szkód tą tarczą na powierzchni, która nie wymaga szlifowania. Myślę, że tutaj dużą rolę już odgrywa sama wprawa i pewna ręka prowadzenia szlifierki. Także doświadczenie, doświadczenie i jeszcze raz doświadczenie. Startujemy z tą tarczą, szlifujemy spoinę zgrubnie i za chwilę przejdziemy do kolejnego etapu. Ok, pierwsze szlifowanie mamy już za sobą. Czas, jaki potrzebowałem na wyszlifowanie zgrubne, to jest czas 2 minuty, widzieliście na stoperze. Celowo mierzę ten czas, żeby Wam pokazać, że to naprawdę nie zajmuje bardzo dużo czasu. To są dosłownie minuty. Piszecie, że kto by tam się bawił 2 godziny ze spoiną. Przecież to nie jest 2 godziny, to jest, no nie wiem ile finalnie. Na razie jest 2 minuty. Zobaczymy w dalszej części materiału, w dalszej części filmu, ile finalnie potrzebujemy czasu, ile potrzebujemy minut na to, żeby uzyskać efekt, o który pytacie już od dawna, tak? Na chwilę obecną spoina wyszlifowana, zostawiony delikatny promyk. Można szlifować też do kanta, wtedy pozbywamy się promienia, szlifujemy troszkę inaczej. Jeżeli chcecie, to również Wam pokażę w późniejszych materiałach. Natomiast w tej chwili już przezbrajamy szlifierkę na dysk z rzepem oraz na papier ścierny i wykańczamy tą powierzchnię w drugim już etapie.
Dobra, spoinę uważam za wyszlifowaną, zakończoną. Jak widzicie, no są jakieś tam, powiedzmy, odbicia światła, które mogą wprowadzać w błąd, że gdzieś tam jest coś załamane, że gdzieś tam coś pływa. Natomiast musicie uwierzyć mi na słowo, że jest wszystko w porządku. Tutaj jest delikatny wrzer, który można byłoby się pokusić jeszcze o wyciągnięcie. Natomiast ta spoina, która tutaj została w tych rogach, ona jest do wypiłowania. Ale dopiero w momencie, kiedy pozbędziemy się tutaj tych spoin doczołowych. Więc no, nie usuwam tego, ponieważ to byłby kolejny etap prac. Natomiast dzisiejszy film i dzisiejszy materiał jest o spoinie pachwinowej i na tym się skupiamy. Jeżeli chcecie filmy dotyczące jeszcze szlifowania, piłowania, takich innych rzeczy, piszcie w komentarzach, będziemy te filmy nagrywać w formie poradnika. Jak widzicie tutaj na wykończenie poszedł papier o gradacji P100, jest to papier na rzep i przede wszystkim, co bardzo ważne, krążek jest mniejszej średnicy od samego papieru. Papier jest 150, natomiast krążek jest delikatnie stoczony i on jest o średnicy około 135 mm i ta krawędź się ona wykłada, papier się wykłada. Dzięki temu możemy dotrzeć właśnie tam. Możemy to wszystko w ten sposób wyszlifować. Robi się delikatny promyk. Naprawdę wygląda to bardzo estetycznie już teraz, a po malowaniu wygląda już obłędnie. Jeżeli chodzi o czas, to pierwsze szlifowanie to był czas około 2 minuty. To wykończenie tej powierzchni trwało około, powiedzmy, 2,5 do 3 minut, czyli w sumie zamykamy się ze szlifowaniem takiej spoiny w 5 minut. Jeżeli robimy stolik, powiedzmy, no taki stolik nowoczesny, to tych pachwin mamy, powiedzmy, 4 na jedną nogę, no, nóg mamy 2, to mamy 8, to jest około, powiedzmy, 40 minut. 40 minut poświęcamy czasu i uzyskujemy taki efekt. Myślę, że warto i uważam, że klient nie zbankrutuje wcale, decydując się na nasze usługi, na naszą jakość wykonania. Obserwujecie pracę na stalowym warsztacie i wiecie, że od pewnego czasu korzystam z urządzeń akumulatorowych, jeżeli chodzi o szlifierki kątowe, ale również inne narzędzia, ale także sieciówka jest ze mną i uważam, że jest to idealna konfiguracja. Pomimo tego, że do tej pory miałem tam gdzieś, powiedzmy, zawsze w zanadrzu 2-3 szlifierki kątowe sieciowe, to nigdy nie potrafiłem nimi naraz pracować. Zawsze te przewody po godzinie pracy były tak pomotane, pozwijane, że nie byłem w stanie nad tym zapanować i zawsze pracowałem jedną szlifierką, tracąc czas na wymianę narzędzi i tak dalej. W tej chwili mam 2 akumulatorowe, 1 sieciowa i naprawdę pracuje się w ten sposób no, optymalnie. Tak? Nie tracimy czasu na wymianę, na przezbrajanie tych maszyn, tylko sięgamy po urządzenie, które akurat w danej chwili nam jest potrzebne. Jak sytuacja pokazuje tutaj z tą spoiną, potrzebujemy tarczę do szlifowania, za chwilę potrzebujemy dysk na rzep, tak? I już nie tracimy czasu na zmiany. No tutaj akurat dzisiejszy odcinek to recenzja sieciówki, więc pozwoliłem sobie zmienić to narzędzie i skorzystać z szlifierki sieciowej. Jeżeli chodzi o naszą pracę wykonaną dzisiaj tutaj na warsztacie, czas pracy 5 minut. Myślę, że jest to czas, który naprawdę warto zainwestować, a myślę, że budżet klienta nie będzie zbyt nadwyrężony, a mamy wykonaną pracę naprawdę w sposób estetyczny. Po malowaniu planuję jeszcze pewien odcinek i zobaczycie takie spoiny po malowaniu. Zobaczycie, jaki jest efekt końcowy, ale znacie te efekty końcowe, ponieważ obserwujecie tutaj pracę na stalowym kanale, więc widzicie w zdjęciach czy na nagraniach, jak to wszystko wygląda. Dobra, ja już nie będę przedłużał. Zapraszam Was serdecznie, pewnie jeszcze raz, na grupę facebookową, Instagrama i giełdę stalowych. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć.